4-gwiazdkowy hotel, restauracja, centrum konferencyjne, centrum fitness i najważniejsze, nowoczesne centrum treningowe. Tak może już za kilka lat wyglądać Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie. Czy może, czy też będzie? Naszym gościem jest pan Maciej Śliwiński, dyrektor Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Dzień dobry, panie dyrektorze. Koniecznie. Dzień dobry. Perspektywy imponujące, realne. Ja myślę, że tak. To prawda. Na projekcie wygląda to wspaniale. Zobaczmy dążymy, ten projekt. Dążymy do tego, żeby to, co jest na papierze, przelać na stan faktyczny, żeby zaczęły koparki pracować. 2 lata zajęło nam przygotowanie tego całego projektu, znalezienie operatora hotelu, znalezienie funduszy. W tej chwili piłka leży po stronie miasta. No właśnie, piłka leży po stronie miasta. Jak miasto się zapatruje na chociażby taki nowy projekt Towarzystwa Wioślarskiego? Czy są chętni, czy też nie? Temat jest świeży, ponieważ światło dzienne projekt ujrzał dopiero w minioną sobotę. Natomiast tydzień temu złożyliśmy wniosek do miasta o warunki zabudowy. Natomiast już wiem, że władze sportowe w mieście na pewno nas poprą. Poprze nas na pewno Stołeczna Federacja Sportu, Urząd Marszałkowski, mam nadzieję. No ale przede wszystkim musimy tutaj lobbować u prezydenta miasta, u urzędników o przychylność, o to, aby ten stan, który jest w tej chwili, zastąpić tym wspaniałym projektem, który możemy teraz właśnie oglądać. Przy okazji IMBE oglądają Państwo również kolejkę po unijne dotacje na ulicy Smoczej, ale my rozmawiamy cały czas na temat nowej siedziby Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Przydałaby się, to niewątpliwe, bo to, co jest teraz, to już ledwo się trzyma, to już się sypie. To wygląda przerażająco tak naprawdę. Niestety. Ten, kto widział, to wie. Niestety, kiedyś to była najnowocześniejsza przystań w Europie. To były lata 30. Natomiast trochę się zmieniło, trochę czasu upłynęło. 80 lat temu była nowoczesna przystań. I teraz chcemy znowu wybudować najnowocześniejszą przystań w Polsce. Mam nadzieję, że może i czołówka Europy. Ci ludzie, którzy tam trenują, zasługują na to. Mistrzostwo świata w tym roku, Mistrzostwo Europy jednak zobowiązuje, jednak pokazuje, że faktycznie macie tutaj doskonałych zawodników. Tak, potencjał ludzki jest niesamowity. Zrobiliśmy ogromne postępy. To był trzeci sezon, najlepszy w całej powojennej historii WTW. Także cały czas idziemy w górę, tą poprzeczkę zawieszamy, aż boję się myśleć, co będzie dalej, ale ja bym się wyniki nie bał. Mamy fantastyczne. Ja bym się nie bał, wręcz przeciwnie. Bardzo liczyłbym na to, z pełną nadzieją patrzyłbym w przyszłość, bez obaw tak naprawdę. Bez obaw. Panie dyrektorze, na ile to wszystko, coście sobie wymyślili, na ile to jest realne, na ile myśli pan, że uda się przekonać ratusz do inwestycji, do zainwestowania, do tego, żeby na tym terenie powstało zupełnie nowe towarzystwo z nową siedzibą? Ja jestem przekonany i głęboko w to wierzę, że to jest pierwszy krok. W sobotę pokazaliśmy projekt, dzisiaj ja jestem u państwa w studiu, zaczynamy lobbować. Miasto... No chyba nie ma wyjścia. Mamy Euro 2012. Możemy upiększyć stolicę poprzez kapitalny obiekt. Miasto praktycznie nie musi wydawać złotówki na to, ponieważ wszystko jest. Tylko dobra wola, podpisy, dokumenty i za rok, o tej porze mam nadzieję, koparki będą tam ciężko pracować i budować wspaniały... Panie dyrektorze, to my razem z panem lobbujemy, dołączamy się do tych lobbystów, którzy pukają do ratusza i mówią, szanowne władze, pozwólcie zbudować na miejscu starego Towarzystwa Wioślarskiego, Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, zupełnie nowy obiekt, o którym mówił Maciej Śliwiński, dyrektor Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Sukcesów i dla zawodników, i sukcesów, żeby ten nowy budynek powstał. Do 2012 roku, tak? Tak, na pewno.